70. rocznica zbrodni katyńskiej obchodzona na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu miała być świadectwem pamięci prezydenta, 95-osobowej delegacji, ale i całego naszego kraju. Ta misja została jednak tragicznie przerwana. Na ziemi smoleńskiej znów swoje życie straciła elita polskiego narodu. Zginęli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wraz z małżonką i prezydent na uchodźstwie. Pod Smoleńskim straciliśmy doświadczonych parlamentarzystów, szefów najważniejszych instytucji państwowych, dowódców sił zbrojnych. Niech z Bogiem w niebie spoczywają, prosicie nasz cierpiący lud. O Boże, skrusz ten miecz, osiek nasz kraj. Żeby ten pomnik łączył Polaków, tak jak połączyła ich wyprawa katyńska, połączyła osoby różnych opcji politycznych w jednym celu, żeby złożyć hołd naszym bohaterom w Katyniu. W tej urnie są prochy ziemi i smoleńskiej, i katyńskiej. Czyli również to nawiązuje do tego połączenia, że Polacy dla swoich interesów narodowych powinni się zjednoczyć.